Natalia Ziętowska, witam, zapraszam na czwartkowe wydanie serwisu informacyjnego telewizji SLD. Grzegorz Napieralski, kandydat SLD na prezydenta, odwiedził urząd dzielnicy Ochota, gdzie zarejestrował się w spisie wyborców na tegoroczne wybory prezydenckie. Przewodniczący SLD zaprezentował również możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania. Dzięki rejestracji w warszawskim Urzędzie Ochota Grzegorz Napieralski w tegorocznych wyborach prezydenckich będzie mógł oddać swój głos nie w Szczecinie, a w Warszawie. Kandydat SLD zachęcał do zarejestrowania się i oddania głosu wszystkich obywateli, którzy również, tak jak i on, przebywają poza miejscem zamieszkania. Wszyscy mówią o tym, głosujmy, wszyscy mówią o tym, weźmy zaświadczenia, wszyscy mówią o tym, że trzeba podążać do urn wyborczych, ale nikt nie powiedział, że to jest proste. Nikt nie pokazał, jak to trzeba zrobić. Słyszymy tylko hasła, słyszymy tylko zapowiedzi. Ja postanowiłem w czasie tej kampanii wyborczej zrobić coś innego. Nie mówić, ale to zrobić. Sam wiem, jak wiele osób dzisiaj jest poza swoim miejscem zamieszkania. Sam wiem, jak wiele osób dzisiaj mieszka w innym miejscu niż meldunek. I bo ja też tak mam. No, niestety. Albo stety, jesteśmy dzisiaj tu w Warszawie, moja małżonka, moje dzieci są dzisiaj razem ze mną i nie jesteśmy w Szczecinie, tam gdzie zawsze głosowaliśmy. Stąd pokazałem dzisiaj Polakom, że to jest bardzo proste, że wzięcie takiego specjalnego zaświadczenia albo wpisanie się na listę wyborców to tak naprawdę 2-3 minuty i że można to zrobić naprawdę bardzo sprawnie, że sympatyczni urzędnicy chętnie pomogą w tych sprawach. I tak właśnie chcę zachęcać do tego obywatelskiego obowiązku. Są dwie metody, czy dwie sprawy do załatwienia. Jeżeli mieszkamy dzisiaj w innym mieście niż nasze stałe zameldowanie i wiemy, że w tym mieście będziemy w dniu wyborów, to wystarczy pójść do urzędu i powiedzieć urzędu w miejscu, w którym się teraz przebywa i powiedzieć tak, chcę tutaj głosować, w nowym miejscu. Trzeba mieć tylko swój dowód osobisty. Idzie się do tego urzędu, mówi tak, chcę tu głosować, wypełnia się specjalne oświadczenie, podpisuje, otrzymuje się informację, który to jest okręg wyborczy, która to jest szkoła, bądź przedszkole, bądź inna instytucja, gdzie właśnie ta obwodowa komisja będzie się znajdowała i to jest pierwszy sposób. Drugi sposób, kiedy jesteśmy na przykład osobą, która dużo podróżuje, jak na przykład przedstawiciele handlowi, nie wiemy, czy w niedzielę będziemy w pracy, czy nie będziemy w pracy, czy będziemy na południu, czy na północy Polski, więc w swoim miejscu zamieszkania idzie się również do urzędu, odbiera się specjalne zaświadczenie i można wtedy zagłosować w każdym miejscu, w którym się będzie znajdowało dni wyborów. Proste, łatwe, krótkie do załatwienia, polecam. Termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborów upływa 10 czerwca. W środę odbył się czat zorganizowany przez portal interia.pl. Na pytania internautów odpowiadał kandydat SLD na prezydenta Grzegorz Napieralski. Grzegorz Napieralski wziął udział w czacie zorganizowanym przez portal interia.pl. Każdy z uczestników czaterii mógł zadać naszemu kandydatowi pytanie. Większość zadawanych pytań dotyczyła programu polityki społecznej, programu gospodarczego oraz kwestii światopoglądowych. W czacie uczestniczyło około 1000 internautów. Wczoraj swoje święto obchodziły wszystkie mamy. O nich nie zapomnieli również kandydaci na prezydenta. Grzegorz Napieralski swoje życzenia złożył za pośrednictwem komunikatora Skype. Grzegorz Napieralski spotkał się ze swoją mamą, ale nie w świecie rzeczywistym, a w wirtualnym. Za pośrednictwem komunikatora Skype z okazji Dnia Matki złożył swojej mamie Krystynie najserdeczniejsze życzenia oraz podziękował jej za wsparcie w wyborach prezydenckich. Dzień dobry, mamo. Słyszysz mnie? Tak. Cześć, mamusiu, witam cię bardzo serdecznie. Z Warszawy ci macham. Tak, ja też. Ale ze Szczecina słoneczne. W Warszawie też jest bardzo piękna pogoda. Mamo, ostatnio rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jak byłem krótko w Szczecinie. Dzisiaj niestety do Szczecina nie mogę dojechać, bo kampania wyborcza, przygotowanie i spotów, i całego planu działania, i różne spotkania dzisiaj, więc tylko tą drogą mogę ci złożyć życzenia na Dzień Matki, ale obiecuję, że jak będę niedługo w Szczecinie, to bukiet kwiatów oczywiście też dostaniesz. Więc... A dziękuję, ja wiem, że ty zawsze w rodzinach, imieninach, w różnych okazjach. Mamo, życzę ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia. I dziękuję, że jesteś moją mamą cały czas i mnie wspierasz i że pomagasz mi w tej kampanii. I że zawsze mogę do was i do ciebie i do tety. Badam kciuki, trzymam codziennie, denerwowana jestem, ale cieszę się, że jeździsz po Polsce, szczególnie tam w tereny wschodnie, bo to są biedne tereny i że w jakiś sposób tam ich
pocieszasz. I twoje tereny, bo wczoraj byłem u ciebie w twojej rodzinnej miejscowości. Zrobiłeś tam. Tak jest. No, z ciocią ani z wujkiem się nie spotkałem, to niestety się nie dało, ale było też było bardzo miło. Mama, bardzo, bardzo składam ci najserdeczniejsze jeszcze raz życzenia. Wszystkiego. Dużo zdrowia przede wszystkim i nie martw się. Dużo siły, wytrwania do kampanii i cały czas kibicujemy. Dzięki. I my jako rodzina i najbliżsi, także cieszymy się bardzo. I żebyś trzymał tak do końca. Dziękuję. Który dostasz. Dzięki, dziękuję serdecznie i do zobaczenia niedługo w Szczecinie. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.